Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, na który bardzo, bardzo długo czekacie zawsze, bo jest to filmik z Kasią. Będziemy nagrywać Q&A. Wczoraj Was prosiłam na Facebooku o zadanie pytań dotyczących tylko nas. Oczywiście, chciałam powiedzieć, mogłam na Was liczyć, ale czy nie bardzo, bo zadajecie w kółko tylko jedno pytanie, więc filmik będzie krótki, bo zawierać będzie pewnie około 3 pytań, ale dobra. Tak chcieliście. Więc pierwsze pytanie od Otylii Halman to: czy Kasia ma chłopaka i ile mamy lat? To ja mam 22 lata, Kasia ma 15. No i mam chłopaka, no. No i ma chłopak. Weronika Żach. O co najczęściej się kłócimy? Odkąd nie mieszkamy razem, to się nie kłócimy, bo nie mamy o co. Czy mamy jakieś wspólne tradycje, czy coś w tym stylu? W sumie chyba nie. Mamy jakieś wspólne tradycje? Czy coś robimy wspólnie zawsze tak samo? Nie. Chyba nie. Nie, wygłupiamy się, śpiewamy. Nasz ulubiony film. Chyba nie mamy takich wspólnych ulubionych filmów. Zawsze oglądamy jakieś... Jakieś. Nie oglądałyśmy. Tak po prostu. Czy była kiedyś sytuacja, że pokłóciłyście się jakiegoś chłopaka? To jest chyba trochę głupie pytanie, bo jest pomiędzy nami różnica 7 lat, a ja byłam w stałym związku i dalej jestem w związku, więc czemu miałbyś pokłócić się chłopaka? Ale dobra. Czy była kiedyś któraś z Was przez siebie w szpitalu? Kasia przez Lusię, Lusia przez Kasię, czy na odwrót? Nie. Nie. Julia Grenda. Czy w jakiś sposób bierzecie z siebie przykład? Tak. Myślę, że pewnie tak. No każdy bierze z kogoś zawsze jakiś taki drobny przykład. A zwłaszcza starszych osób. Macie podobny gust muzyczny. W sumie ja słucham wszystkiego, więc dopasuję się do każdego. I... Ale znamy większość tych samych piosenek. Więc raczej tak. Izabela Leśniara. Na jak długo przyjechała do Ciebie Kasia? Na około tydzień. Czy zawsze byłyście w tak dobrym kontakcie, czy kiedyś nie? Nie wiem. Chyba... No kiedyś no nie było aż tak bardzo. Bo się jej bałam. Nie, kiedyś w ogóle to nie był dobry kontakt. Bo... Jednak różnica 7 lat to jest dużo. Tak, zawsze było gówniara, a nie przeszkadzaj mi. Bo przeszkadzałaś, no to raczej. Julia Elwertowska. Sorry za złe przeczytanie, ale chyba Elwertowska. Co ile miesięcy przyjeżdża do Ciebie Kasia? Kasia jest u mnie pierwszy raz, więc to też pytanie w ogóle... Kasia jest u mnie pierwszy raz. Jak często gadasz z Kasią przez telefon? Przez telefon chyba jeszcze ani razu nie gadałyśmy, odkąd wyjechałam. Jak często... Jak Kasia dowiedziała się o ciąży? Zadzwoniła do mnie na Messengerze. Nie na Messengerze, na Skype'ie. Nie miałam Skype'a. A mam Skype'a. Na Skype'ie. Napisałam, czy masz chwilę. I wtedy na Messengerze napisałam, czy masz chwilę. No tak. I wtedy powiedziała, że mam zawołać mamusię i Mark. No, pewnie tych samych pytań. Aleksandra Zabawa. Czy Kasia cieszy się, że przy tobie jest Tomek? Tak, bardzo. Widać to, że jest szczęśliwa w końcu. Jak Kasia zareagowała na to, że będzie ciocią? Nie powiedziałam nic. Potem powiedziałam, że się cieszy. Gdzie Kasia idzie do szkoły po wakacjach? Jestem w gimnazjum nadal, więc do tej samej. Idę do trzeciej gimnazjum, tak? Tak? Tak. Ej, ale to nie mają być pytania, tylko o mnie miało być... Czy Kasia trenuje piłkę ręczną? Tak, trenuje piłkę ręczną jakoś chyba 5 lat około. Kasia Tilsen, czy macie jakieś nietypowe lęki i fobie? To ja o moich lękach już mówiłam dawno temu, że mam lęk przed wodą. Głównie przed wodą. I wężami. Więc woda i węże. Tak głębokość i węże, o tak. Się boję ciemności. I bycia samotnym. W jakimś pomieszczeniu. Karina Bechta. Ile razy w ciągu roku ty i Kasia się widujecie? W tym roku widzimy się drugi raz. I chyba ostatni. A... W styczniu nie byłaś? Gdzie? W Polsce. Nie, Sebastian był chyba. Ja nie. Dupa już. Dobra, dalej. Ja ostatni raz w Polsce byłam w lipcu. A potem w
kwietniu. Okej. No, tak było. Czy Kasia będzie odwiedzać ciebie i Selenkę, jak się urodzi? No to chyba było bardziej logiczne niż cokolwiek. No, to tak. Że jeśli tylko będzie taka możliwość, no to będziemy się odwiedzać wzajemnie. Bez względu na to, czy Selena się urodzi. Czy Kasia ma dobry kontakt z twoim chłopakiem? No. No? Tak, szczególnie kiedy zabrał mnie taksówką Szczepanem. Grają razem GTA i tak. Need for Speeda. Tak. Jaka jest różnica wieku między wami? To już mówiłam, że między nami jest 7 lat. Ile Kasia ma kolczyków i gdzie się one znajdują? Ogólnie to robię tunele. Nie wiem, ile jest wszystkich kolczyków, bo też wyjęłam. Tu mam, w prawym uchu mam około 7, w lewym mam 2, 3. Miałam jeszcze wardzę i miałam tragusa. To jest w takiej chrząstce, ale go wyjęłam. A w wardzę wyjęłam, bo młodsze rodzeństwo mnie ciągało. A był świeży. Dobra. Wilka Jańczuk, od kiedy się przyjaźnicie? Kasia to moja siostra. Dupa Jasiu. Więc... O Jezu. Ewelina Trzaska, czy myślałaś nad tym, żeby Kasia została chrzestną małej, jeśli Kasia miałaby bierzmowanie? Ja nie chrzczę dziecka i nie róbcie mi tutaj gówno burzy pod komentarzami. Po prostu nie chrzczę i... A jeśli miałabym chrzcić... To i tak nie biorę bierzmowania. To Kasia nie bierze bierzmowania. Nie wiem, zawsze myśleliśmy tak... Kiedyś myślałam, że to będzie Sylwia i Paweł. A teraz nie mam żadnego pojęcia, więc... Więc nie mam żadnego pojęcia! I w sumie na tyle pytań, bo wszystkie inne się powtarzają ciągle, więc... Jezu, ja wolam, przepraszam. Czemu nie ma muzyki? Więc to by było na tyle, my zostawiamy was z tym, co jest. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! Nie powiedziałaś mi, że mam szminkę na zębach! No bo ja się patrzę na twoje zęby. Ciekawe, czy będzie widać. Bo się ciągle uśmiechałam. No nie! Jaki przypał. Ty weź mi jakąś buźkę tam wkleić.